Po latach studiów na Wydziale Aktorskim Krakowskiej Szkoły Teatralnej, Krystyna Tkacz i Grzegorz Warchoł zdawali się być idealną parą. Wkrótce po dyplomie, Krystyna otrzymała propozycję pracy w Poznańskim Teatrze Polskim, którą z radością przyjęła, przenosząc się z Krakowa. Grzegorz postanowił podążać za nią i wkrótce potem oświadczył się. Z miłości i przekonania, że to będzie na zawsze, Krystyna powiedziała tak. Jednak... Jak przyznała później w rozmowie z magazynem Twój styl, to była jedna z największych życiowych pomyłek Grzegorz, mimo że cieszył się opinią zdolnego i czarującego aktora, w domu okazał się być kimś zupełnie innym. Gdy zostawali sami, zmieniał się w despotę, który chciał kontrolować każdy aspekt życia Krystyny, włącznie z wyborem ról teatralnych. Nie mogąc dłużej tolerować takiej sytuacji, Krystyna zdecydowała się nie poddawać jego żądaniom, co ostatecznie doprowadziło do tego, że Grzegorz ją porzucił. Wkrótce potem aktorka dowiedziała się, że przez cały czas był jej niewierny. Ostateczne rozstanie z Grzegorzem było dla Krystyny źródłem ogromnego bólu i rozpaczy, ale z czasem przyniosło też poczucie ulgi i wyzwolenia z toksycznego związku. Doświadczenia te, mimo iż bolesne, przyczyniły się do kształtowania jej charakteru i dalszej kariery, ucząc ją niezależności i samoakceptacji. Krystyn Lotkacz, po trudnych doświadczeniach w małżeństwie z Grzegorzem Barchołem, Postanowiła szukać pomocy i wskazówek u astrologa. Jego przewidywania, choć w pierwszej chwili mogły wydawać się zaskakujące, okazały się dla niej kluczowe. Astrolog przepowiedział jej sukces zawodowy, ale również ostrzegł, że Grzegorz nie zmieni swojego zachowania, kontynuując zdrady. Ponadto, mimo że Krystyna miała przyciągać mężczyzn, nie zwiastowano jej trwałej, Głębokiej miłości. Te słowa dały jej siłę do podjęcia decyzji o rozwodzie i nowym rozpoczęciu życia. Zdecydowana, by nie dać się już więcej poniżać, aktorka zanurzyła się w pracę, co przyniosło jej dużą satysfakcję zawodową. Jednak sercowo nie miała tyle samo szczęścia. Kolejne związki, w które wchodziłam, nie były dla mnie, wyznała w twoim stylu. Krystyna stwierdziła że mężczyźni, z którymi się wiązała, zazwyczaj chcieli nad nią dominować i ograniczać jej niezależność. Krystyna dzieliła się również swoimi przemyśleniami w kulisach sławy, mówiąc, że wielu mężczyzn boi się silnych, niezależnych kobiet, które nie dają się ustawić do kąta. Bez mężczyzny jest mi lepiej niż z mężczyzną, wyznała, podsumowując swoje doświadczenia. Po jednym z nieudanych związków, zrozpaczona Krystyna zwróciła się o pomoc do terapeuty, który pomógł jej zrozumieć, że była typem kobiety, która kocha za bardzo. Takie kobiety często stają się ofiarami swoich partnerów, co było boleśnie znajome w jej własnych doświadczeniach. Terapeuta pomógł jej zrozumieć że powtarzający się schemat w jej związkach był wynikiem jej zbytniego oddania. Dzisiaj, jak zapewnia w wywiadach, Krystyna Tkacz oswoiła samotność i przestała oczekiwać, że miłość zawita w jej życiu. Skupia się na karierze i osobistym szczęściu, czerpiąc radość z życia na własnych warunkach.